Oto 10 ciekawostek na temat relacji międzyludzkich. 1. Dobroczynność i współpraca prowadzą do zwiększenia poziomu oksytocyny w organizmie, hormonu, który redukuje stres i zwiększa poczucie szczęścia. 2. Badania pokazują, że przeciętnie potrzebujemy około 7 sekund, by stworzyć pierwsze wrażenie o drugiej osobie. 3. Przeciętna długość trwania pocałunku wynosi 12 sekund, a czasem może wpłynąć na zwiększenie poziomu hormonów miłości, takich jak dopamina i oksytocyna. 4. W badaniach nad wzajemnym zaangażowaniem w związku stwierdzono, że odczucie wdzięczności i doceniania partnera prowadzi do większego zadowolenia z relacji. 5. Badania pokazują, że poczucie humoru i umiejętność śmiechu z partnerem wpływają na pozytywne relacje między ludźmi. 6. Ludzie odczuwają emocje i uczucia wobec innych ludzi w sposób bardziej intensywny niż wobec przedmiotów lub zjawisk. 7. Bliscy przyjaciele i partnerzy zwykle mają bardzo podobny poziom empatii i skłonności do współczucia. 8. Badania nad społecznym porównywaniem pokazują, że ludzie mają tendencję do porównywania się z innymi ludźmi, którzy są podobni do nich samych w zakresie wieku, płci, wykształcenia i statusu społecznego. 9. Ludzie mają tendencję do wykazywania bardziej pozytywnych zachowań wobec osób, które uważają za podobne do siebie w zakresie przekonań, wartości i zainteresowań. 10. Badania wskazują, że długość trwania rozmowy między ludźmi wpływa na poziom zadowolenia z relacji, a osoby, które rozmawiają dłużej, mają tendencję do tworzenia silniejszych więzi emocjonalnych.